policjant mi to mniej więcej wytłumaczył tak, że on nie ma paszportu Unii, więc no niestety, ale musimy go zawinąć. Ja mówię, wie pan co, ja wiem, że pana to może nie interesować, ale to jest piłkarz Wisły Kraków, która jutro jedzie na mecz Pucharu Polski. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest dziennikarz, komentator Eleven. Witam Cię, Tomku. Witam, dzięki za zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, że przyszedłeś. Wiem, że teraz jesteś dosyć mocno zabiegany. Jak widać, Eleven też idzie mocno w górę. Dostaliście prawa do Bundesligi. Generalnie tego komentowania meczów jest bardzo dużo. Pracy pewnie też jest bardzo dużo. Z tego, co też chyba można wywnioskować, dlatego też zrezygnowałeś z współpracy z Weszło. Ale też chciałem Ciebie zapytać, tak w ogóle zaczynając od początku, o Twoją jakby sytuację tutaj z Eleven, bo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o Twoje życie? Już co, dużo się zmieniło. Teraz powiedzmy był taki bardziej zabiegany okres, bo mieliśmy ten, jak to Niemcy określają, angielski tydzień, czyli mecze co 3 dni, czyli w zasadzie mecze codziennie tak naprawdę dla nas, bo był weekend, później cały tydzień. W międzyczasie jeszcze mieliśmy wyjazd do Monachium na mecz Bayernu z Wolfsburgiem. No ale teraz jest troszkę spokojniej, bo najbliższe mecze są dopiero w weekend, także kilka dni spokojnie można się do wszystkiego przygotować, więc jest na wszystko jest czas. Jeżeli wiesz, co masz do zrobienia w dany weekend, jakie mecze, to już przez cały tydzień tak naprawdę albo oglądając mecze, albo słuchając jakiegoś radia, albo na coś się natniesz, już sobie wiesz, zapiszesz notatki typu na przykład jadę gdzieś samochodem i puszczam sobie to radio hiszpańskie, bo lubię tego słuchać, bo tam są po prostu dyskusje na świetnym poziomie, jeżeli chodzi o piłkę, to czasem jak stanę na światłach, może nie powinienem tego mówić, ale od razu sobie zapiszę coś ciekawego, co właśnie padło w tym hiszpańskim radiu, także tak to mniej więcej wygląda. Zmieniło się o tyle, że przy obecnym trybie w Eleven to nie byłoby szans, żebym to godził z Weszło, tak jak pracowałem tam wcześniej. Że... Czyli rozumiem, że doszedłeś do takiego momentu, w którym no już nie dało rady połączyć. Nie dało rady. Dawało radę przez jeden sezon, ten przed Euro 2016, kiedy komentowałem, kiedy pisałem, no ale zauważyłem, że po prostu, że na dłuższą metę albo jedno ucierpi, albo drugie, a prawdopodobnie jedno i drugie, więc na dłuższą metę po prostu nie miało to większego sensu. Poza tym no to też nie chodzi o to, żeby pracować po 16 godzin na dobę, bo finansowo wyjdziesz na tym bardzo dobrze, ale nawet nie będziesz miał gdzie tych pieniędzy wydać tak naprawdę i nie miało to żadnego sensu, jeżeli idziesz gdziekolwiek wieczorem ze znajomymi i zastanawiasz się, że rano musisz koniecznie coś napisać, w międzyczasie jeszcze coś przygotować, w międzyczasie jeszcze ci się pojawiają jakieś skróty do skomentowania, a jak jeszcze jakiś wyjazd na wywiad, to już w ogóle masz całkowicie ten harmonogram zaburzony, więc uważam, że no dobrze jest dużo pracować, bo zawsze tak podchodziłem, teraz też dużo pracuję. Natomiast musi to wszystko mieć jakieś ręce i nogi, jakiś rozsądek, bo jeżeli człowiek nie znajdzie czasu kompletnie na przeczytanie książki, wyjście gdzieś ze znajomymi, cokolwiek innego, to nie ma sensu. Chyba nie chodzi też o to, żebyś wychodził ze znajomymi i myślał tylko o piłce nożnej, o pracy. No właśnie o to chodzi. Zresztą ja i tak mam takich znajomych, że jak z nimi gdzieś wychodzę, to i tak ten temat na piłkę schodzi i to zupełnie nie z mojej inicjatywy, bo każdy ktoś tam zapyta, ty, a co z tym Milikiem, co z tymi zerwanymi więzadłami, a co, jak było w Monachium, co z Lewandowskim, wiesz, nawet nie muszę sam poruszać tego tematu i nawet go sam nie poruszam tak naprawdę, a i tak ktoś na to schodzi. Ale to więc powiedz mi, bo ja mam wrażenie, że ty, jak i twoi koledzy ze stacji, jak Tomek, to znaczy jak Święty, jak Kapica, zresztą Patryk Mirosławski, jak mam wrażenie, że jak was się ogląda, to wy żyjecie non stop piłką, 24 godziny na dobę. No wiesz co, Święty jest dobrym przykładem. Myślę, że gdybyś z nim nagrał wywiad, to zabrakłoby ci pewnie miejsca tutaj na aparacie. Gdybyś nagrał ze Świętym i z Kapicą, to byś musiał 3 aparaty wziąć, bo pewnie... Co ty masz jeszcze coś, co robisz poza w ogóle? Bo przecież mam. Wiesz co, na przykład coś takiego, że dawno nie czytałem książki piłkarskiej, bo tak dużo czasu po prostu poświęcam na piłkę, że jak już sobie wieczorem gdzieś tam się kładę i odpalam ten czytnik, to nie czytam książek piłkarskich, bo tego już by było za dużo. Oczywiście czasem tak, bo to się nie da całkowicie od tego uciec, natomiast potrzebna jest taka przestrzeń, żeby troszkę się oderwać, natomiast Święty pod tym względem jest fenomenem. On czyta pewnie jedyna, tak, to jest jedyna taka osoba, jaką znam, która potrafi zrobić, już kiedyś to chyba mówiłem, koło południa studio do derbów Rzymu, później skomentować jakiś mecz, później wieczorem jeszcze coś tam.
wracasz do domu tam o godzinie 23 czy 24, teoretycznie wydaje ci się, że święty jest gdzieś na Powiślu, na imprezie czy gdzie indziej. Patrzysz, on wrzuca cytaty z książki o Bayernie, z książki o Pirlo. Także to jest człowiek, który jest pod tym względem fenomenem, że on nie potrzebuje tego oderwania. Dla niego oderwaniem od piłki jest to, że czyta książkę o piłce. No, szczerze mówiąc, ja aż tak bym nie potrafił. A to jest tak, że na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie, to sprawia ci na tyle przyjemności, czy traktujesz swoją pracę jako na taką pasję, że nawet nie czujesz, że ty jesteś w pracy i nie potrzebujesz takiego, nie wiem, przykładowo wracam do domu i od piłki się odcinam kompletnie. Nie? Wiesz co, no jeżeli jednego dnia robisz na przykład dwa mecze, to i później jeszcze ten program podsumowujący 11 Go Live, to czujesz, że jesteś w pracy, bo jednak spędzasz tam praktycznie cały dzień, no i niekoniecznie chcesz obejrzeć od razu jakiś program czy mecz po prostu natychmiast, kiedy wrócisz do domu, ale wystarczy tak naprawdę czasem jeden dzień wolnego i już spokojnie można to robić oczywiście. Także no i mówię, ja z tym nie mam żadnego problemu, jeśli chodzi o ilość pracy, już się do tego przyzwyczaiłem jeszcze pracując na Weszło, także lubię to po prostu. A wakacje? Wiesz co, no tutaj tu jest trochę problem. Wakacje w tym roku był... Wyjazd do Turcji to był twój wyjazd na wakacje? Właśnie, co, i to jest dobry przykład, bo tak, to były wakacje, tam chyba 5 dni spędziłem, natomiast szczerze mówiąc, jak się zastanawiałem, czy lecieć gdzieś, nie wiem, na Kanary, czy do Grecji, czy do Chorwacji, czy cokolwiek innego, a pomyślałem sobie, że tam kolega gra w Beşiktaşu i rozgrywa tam prawdopodobnie ostatni sezon. Taki tam kumpel gra. Tak, zakończony mistrzostwem, to pomyślałem sobie, że będę strasznie żałował kiedyś, jeżeli tam nie pojadę. Dlatego szybko zarezerwowałem te bilety i tam poleciałem. Poza tym jeszcze pojechałem na dłużej do domu, bo ja w domu rodzinnym bardzo rzadko bywam. Bo ty jesteś z Podkarpacia. Z Podkarpacia, okej. Koniec świata, jeżeli chodzi o dojazd. I to jest niestety problem, bo nie masz zbyt wielu dróg ekspresowych, nie masz żadnej autostrady, więc no, nie mam zbyt częstej okazji, żeby tam bywać, bo trzeba liczyć właśnie minimum 5 godzin w jedną stronę, minimum 5 w drugą. Także często jak jest taki dłuższy okres, to wolę nawet pojechać do domu niż gdzieś polecieć. Tym bardziej, że my stosunkowo często też latamy i szczerze mówiąc nie odczuwam takiego ciśnienia, że mamy chwilę wolnego, to muszę koniecznie gdzieś polecieć na weekend czy coś w tym stylu. Wiadomo, że dzisiaj jest to łatwiej ze względu na tanie bilety, ze względu w ogóle na możliwości latania cały czas gdziekolwiek, nawet na 3 dni. Natomiast czasem wolę po prostu pojechać do domu albo do Krakowa, bo tam też kilka lat pomieszkałem, więc takie coś po prostu czasem wolę, nawet w ramach wakacji. No właśnie, bo to też ciekawe, a propos, ja zawsze zaczynam gdzieś tam wywiady, staram się dowiedzieć, jak ktoś zaczyna, bo to też jest dość ciekawe, że jest sporo osób, które niekoniecznie pochodzą z Warszawy. Przecież ty nie jesteś z Warszawy, powiedziałeś z Podkarpacia. Ale niewiele osób dziennikarzy jest z Warszawy, tak paradoksalnie. No tak, ale chodzi o to, że na przykład tak jak z Matuszem Borkiem rozmawiałem też... Też z Podkarpacia. Pokazuje to w jakiś sposób, że niekoniecznie trzeba być z dużego miasta, żeby coś osiągnąć, tak? Że jest jakaś taka droga dla tych osób, że może trzeba by było się przyłożyć do pewnych spraw i faktycznie każdy ma szansę coś osiągnąć, nie? A ty pamiętasz te swoje początki, jak zaczynałeś, gdzie pojawiały się jakieś problemy, gdzie już myślałeś, że to wszystko padnie, albo czy cały czas miałeś jakąś konsekwentną ścieżkę, którą dążyłeś? Wiesz, to ścieżkę konsekwentną miałem od początku tak naprawdę, ale no problemy się pojawiały, bo nie miałem takich możliwości, nie miałem środków finansowych. Żeby, bo dziennikarstwo nie jest takie, że tak powiem, na każdym etapie, gdzie zarabiasz powiedzmy jakieś tam... No nie jest, nie jest zdecydowanie. No i musiałem się najeździć na początku na te wywiady i te wszystkie rzeczy. Natomiast też od początku miałem takie podejście, czego trochę nie widać u większości tych osób, które teraz wchodzą, że jednak bardzo zależało mi na tym, żeby poznawać ludzi. I kiedy już byłem na Weszło przez jakiś dłuższy czas, to tym nowym osobom powiedział, jeżeli nie macie pomysłu na tekst, to jedźcie do klubu, który jest w waszej okolicy. Jeżeli to jest Warszawa, to jest Legia, jeżeli to jest Śląsk, to tam masz mnóstwo tych klubów. Siedźcie tam w jakiejś restauracji przy klubie, umówcie się na jeden wywiad, na drugi, pójdźcie na trening. Zawsze step by step będziesz poznawał po prostu kolejne osoby i ja tak samo podchodziłem. Ja cały czas spędzałem praktycznie na Wiśle Kraków, sporo czasu też na Krakowi. Akurat mieszkałem pomiędzy stadionem Wisły a Krakowi, więc miałem o to łatwo, bo wystarczyło przejść przez Bonia i już na tej Wiśle byłem. Krakowia trenowała na Wielickiej, więc tam już ten dojazd był nie bardziej skomplikowany, tylko po prostu było dalej i no cały czas robiłem w zasadzie te wywiady, cały czas poznawałem ludzi i no to wszystko otwierało kolejne furtki. I mnóstwo było właśnie takich sytuacji, że później jeden kontakt otwierał ci drugi. No nawet taka sytuacja, że zrobiłem parę wywiadów z tym juniorem Diazem, który swoją drogą wrócił teraz do swojej ojczyzny i była taka
historia, że jak pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Brazylii, to tam był nieprawdopodobnie ciężki kontakt, jeżeli chodzi o piłkarzy. I chcieliśmy kiedyś pojechać do reprezentacji Hondurasu na zgrupowaniu, bo jakikolwiek ekskluzyw, czyli po prostu twój materiał z danym piłkarzem, to było coś. I Osman Chavez, czyli mój naprawdę bardzo dobry kolega, powiedział: słuchaj, no niestety jest taki problem, że ci nie mogę tego wywiadu udzielić, bo będę miał tu kłopoty, bo przyczepi się ktoś z federacji, czy selekcjoner będzie miał pretensje, że chodzę własnymi ścieżkami. No i to nie było takie proste, no ale jak pojechaliśmy na trening reprezentacji Kostaryki na stadionie Santosu, Junior zauważył, akurat był na konferencji prasowej, Junior mnie zauważył, oczy jak 5 złotówki. Podbiłem od razu do niego po tej konferencji, mówię: dawaj, pogadamy. Mówię: okej, tylko cicho tutaj w tamtym pomieszczeniu, żeby nikt nie podszedł. Podeszła jednak jakaś tam dziewczyna z Eurosportu i jej też udzielił wywiadu, no ale to był ekskluzyw i to było fajne, bo on akurat też był po meczu z Włochami, gdzie chyba w ogóle zagrał najlepszy mecz w karierze. To była jedna z największych sensacji zresztą, ten mecz na Mundialu. No i te jedne drzwi otwierają ci drzwi do kolejnych i tak dalej. Małymi kroczkami, tak? Oczywiście. Małą do celu. No teraz na przykład byłem w szoku, że Junior Diaz przysłał mi życzenia urodzinowe, w życiu bym się nie spodziewał. No absurd, wyskoczyło mu na Facebooku, ale no tak samo nie ukrywam, że jak leciałem do Stambułu, to zależało mi na tym, żeby poznać tych piłkarzy Besiktaszu. Początkowo miałem taki ambitny plan, żeby zrobić, przepraszam, wywiad z Ricardo Quaresmą. Natomiast okazało się, że jest to gość dość specyficzny i to nie będzie takie proste. Później była okazja też, żeby poznać Adriano, żeby poznać Fabricio, takiego hiszpańskiego bramkarza, który tam gra. Ale uznałem, że nie ma sensu z nimi robić wywiadów, bo to od razu ci narzuci jakąś taką barierę. Już nie będą ci mówić tyle, ile mówią. Już to nie będzie taki kontakt jak w zasadzie pomiędzy kolegami, a tak to wyglądało. Już znałem, że wolę z nimi po prostu pogadać, dowiedzieć się, dowiedzieć. No. Czy nie wiem, czy wywiad z Adriano, który spędził sporo czasu w Hiszpanii, w Polsce, by odbił się jakimś nieprawdopodobnym echem? Myślę, że nie, wbrew pozorom. Myślę, że to nie jest takie nazwisko, które ci zrobi jakiś wow, jeżeli chodzi o kliknięcia, zwłaszcza, że wiadomo, co się dzisiaj klika. No dokładnie. Więc po prostu uznałem, że wolę posiedzieć z nim przy grillu i pogadać na ludzie, więc... Właśnie, bo tobie dużo dało to, że ty raz, że języki, których znasz kilka i też wykorzystałeś dzięki temu, powiedzmy sobie, możliwość rozmawiania z tymi latynoskimi, że tak powiem, zawodnikami, co mi się wydaje, że oni są w jakiś sposób, każdy zawodnik, który przychodzi do Polski z zagranicy, jest trochę niedoceniany u nas w Polsce, co ty, można powiedzieć, wykorzystałeś jakąś taką niszę, gdzie... No wiadomo, jak to się mówi, przychodzi szrot, tak, u nas w większości, gdzie później okazywało się, że na przykład dzisiaj Marcelo gdzie gra i powiedzmy, no ta znajomość wyszła ci na dobre i można powiedzieć... Tak, tylko takich gości jak Marcelo, może to nie jest dobry przykład, bo ja się z nim faktycznie bardzo kumplowałem w Krakowie, natomiast takich gości, z którymi zrobiłem jakiś wywiad i z którymi utrzymywałem kontakt, to były dziesiątki tak naprawdę, jeśli chodzi o ekstraklasy, tylko no niewielu się... Nie, no, ale wiesz, to nie chodzi o to, czy oni grają tak tam, gdzie Marcelo teraz, nie? Ale oni mają fajną też przeszłość, dość właśnie ciekawe. To jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o tych piłkarzy z Ameryki Południowej. Nawet teraz robiłem mecz Bayer Leverkusen i debiutował Lucas Alario, ściągnięty z River Plate. Jeżeli robisz sobie research na temat poszczególnych zawodników, Julian Brandt, czyli jeden z największych talentów niemieckiego futbolu, nie znajdziesz o nim zbyt wiele. Raczej się będziesz opierał na statystykach, że to wygrywa driblingi, tutaj kluczowe podania i tak dalej. Jak sobie zacząłem szukać, miałem sporo wolnego czasu o tym Lucasie Alario, jakieś jego historie, to masz 100 artykułów i tak naprawdę jak tak siądziesz na 2 godziny poczytać o Lucasie Alario, to masz historii na 10 meczów Bayer Leverkusen. Oczywiście wiadomo, że nie można tym zasypywać meczów, to jest inna sprawa, natomiast jeżeli gość debiutuje, to warto go w jakiś sposób przedstawić i zazwyczaj ci Latynosi mają taką naprawdę znakomitą historię. Osman Chavez miał świetną właśnie ze względu na to, że łowił ryby pływając jakąś tam naprawdę prymitywną łódką, czy dosłownie chodził po drzewach, żeby zbierać owoce, żeby cała rodzina miała co jeść. Marcelo pochodził z faweli pod Santosem, gdzie też opowiadał, że woda kapała mu na głowę, jak nie było po prostu dachu, kiedy spadł deszcz. I większość tych piłkarzy miała taką historię. Kleber z kolei pochodził z takiej rodziny bardzo porządnej, bardzo wykształconej, ale dzięki temu udzielał znakomitych wywiadów, bo gdyby on mówił po polsku, to byłby rewelacyjnym ekspertem, jeżeli chodzi o telewizję. No i każdy z tych gości miał jakąś historię i kiedy przekonywali się też, że mają z kim pogadać, to oni sami z tego korzystali. Sporo też było takich sytuacji, kiedy oni sami do mnie pisali, żebym ja im coś powiedział, typu wysłali mi jakiś artykuł, ty, o co tutaj chodzi, albo czy byłem w 11 kolejki i tak dalej. Już po wprowadzeniu podziału punktów w Ekstraklasie, to bywały i takie historie, że rozmawiałem z piłkarzem, który naprawdę już zaliczył z 10 kolejek w Ekstraklasie, no i tam ma ileś punktów przewagi nad daną drużyną. Ja mówię: wiesz co, nie przejmuj się tym tak bardzo, bo podzielą wam te punkty i
No i to już nie będzie tak okazała przewaga. No ale jak to podzielą punkty? W ogóle o co chodzi? Wiesz, gość w połowie sezonu mógł się dowiedzieć, że no jednak działamy na dość abstrakcyjnych zasadach, jeżeli chodzi o Europę, więc oni też z tej znajomości trochę czerpali i to nie był taki kontakt, że typowy dziennikarz piłka, że dzwonisz do niego co pół roku po wywiad, tylko ten kontakt był praktycznie cały czas stały. Oni też mają chyba takie trochę inne nastawienie do ludzi, nie? Oni raczej szukają, od razu mają taką relację kumpelską. Tak, tak. To tak. Też pewnie inaczej jest z nimi. A było tak, że dzwonili do ciebie, gdzieś tam się skarżyli, że w drużynie im nie akceptują ich, czy coś w tym stylu, że niedobrze się czują w drużynie? Miałeś taką sytuację? Chyba takich nie było. Nie, jeden piłkarz Legii, że nie miał zbyt poukładanych relacji z trenerem, to zdarzało się, że coś tam opowiadał. Myślę, że kibice się bardzo szybko kapną, o kogo chodzi. Nie będę mówił, natomiast z takich tego typu życiowych sytuacji to w Wiśle chyba najbardziej się zakumplowałem z Andresem Riosem, on teraz gra w Vasco da Gama. No to on bardzo często do mnie dzwonił, ale nie tyle w jakichś sytuacjach klubowych, tylko życiowych, że coś tam chciał załatwić, typu zadzwonił do mnie i mówi, że nie wie jak zarezerwować bilety do kina, czy mógłby mu jakoś pomóc. I to takie typowe przyjacielskie przysługi. Najciekawiej było z Romelem Kyoto, to o nim to mógłbym książkę napisać, to było coś nieprawdopodobnego, tak? Naprawdę. Gość z Hondurasu, pochodzący z dużej biedy, niewykształcony i to mówiąc delikatnie, ale przy tym taki poczciwy, dobry człowiek. Zupełnie mu się tutaj nie poukładało, bo wyleciał bardzo szybko w meczu z Polonią Warszawa, nadepnął na Łukasza Piątka bez piłki, dostał bodaj chyba 4 czy 5 meczów kary. Oczywiście zasłużenie, natomiast ja spędzałem z nim wtedy mnóstwo czasu i ja wiem, że to było pokłosie bardzo wielu takich frustracji poza boiskiem, kiedy nie dostawał pensji, kiedy nie miał kontaktu ze swoim dzieckiem w Hondurasie, kiedy było mnóstwo takich sytuacji, gdzie nie za bardzo mógł sobie to poukładać. Osman Chavez oczywiście mu pomagał, ale on też miał swoje życie i ten Romel chodził swoimi ścieżkami. No i zupełnie nie potrafił się odnaleźć. No, ile tam było sytuacji w stylu, że zadzwonił do mnie, kiedy ja akurat byłem w domu rodzinnym w Krośnie, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, więc ten dojazd to było 180 km, więc blisko. Zadzwonił do mnie i mówi, ty wiesz co, policja mnie zatrzymała, dam ci policjanta i pogadaj. No i rozmawiam z tym policjantem, wie pan co, pana kolega złamał 4 przepisy na rondzie, nie? Ja mówię, no to proszę powiedzieć, o co chodzi. Po pierwsze pojechał pod prąd, po drugie wymusił gdzieś tam pierwszeństwo, po trzecie coś tam, jeszcze tam mnóstwo było tych sytuacji. No i sytuacja jest taka, że nie wiem, nie znam się na przepisach, natomiast policjant mi to mniej więcej wytłumaczył tak, że on nie ma paszportu Unii, więc no niestety, ale musimy go zawinąć. Ja mówię, wie pan co, ja wiem, że pana to może nie interesować, ale to jest piłkarz Wisły Kraków, która jutro jedzie na mecz Pucharu Polski, nie z Limanowią, z drużyną na L z województwa wielkopolskiego. On w tym meczu zaliczył 3 asysty za Probierza. Nie pamiętam w tym momencie. Kurczę, uciekło mi. Sprawdzimy to. Okay. W każdym razie powiedziałem temu policjantowi, że wie pan, to jest piłkarz i no, sytuacja jest dość specyficzna, bo on musi na ten mecz pojechać. Jak nie pojedzie, to będzie straszna afera po prostu, więc może da się to jakoś załatwić. No to musi pan tutaj przyjechać. Mówię, no wie pan co, nie ma możliwości, żebym przyjechał. Zobaczcie, oni już chwilę na tym rondzie siedzieli. I mówię, no dobra, to ja to załatwię. I zadzwoniłem do Jacka Bednarza, który był wtedy chyba prezesem Wisły czy dyrektorem. I mu powiedziałem, że wie pan co, jest sytuacja taka i taka. On generalnie myślał, że jako dziennikarz to ja dzwonię po komentarz, że mam tekst, że skomentować i tak dalej. A trzeba było po prostu tego Bednarza wysłać na to rondo, niech ratuje chłopaka. I no było sporo takich sytuacji, pamiętam. No ale jak się skończyło w końcu? Puścili go oczywiście, bo ktoś z klubu, nie pojechał chyba Bednarz, pojechał ktoś inny z klubu, ale to wszystko załatwił. No ale to też pokazuje, że to były troszkę inne czasy. Dzisiaj ci piłkarze Wiśle mają łatwiej, bo jest Manuel Junco, który jest Hiszpanem i który wszystko może im załatwić. Jest Gonzalo Feio, asystent. Właśnie pojawiają już osoby odpowiedzialne za zagranicznych zawodników. Oczywiście, natomiast oni wtedy byli pozostawieni samym sobie i nie każdy sobie z tym radzi. No, jeżeli ktoś mieszkał wcześniej we Francji, w Niemczech, to sobie poradzi, jeżeli ktoś po raz pierwszy wyjeżdża z Hondurasu, naprawdę z dzikiego kraju, i to mówię z pełnym przekonaniem, bo to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych też krajów na świecie, jeżeli chodzi tam o liczbę morderstw i tak dalej, narkotyki, wszystko, to nie poradzi sobie od razu w Europie, zwłaszcza jeżeli nie mówi nawet po angielsku. Więc takich sytuacji było naprawdę sporo, albo inny zawodnik nie dostawał pensji, dał mi kartę i mówi, wiesz co, sprawdź, czy ta pensja przyszła. Też mu pożyczałem 200 zł, jak jechał na zgrupowanie. Mówi, ty, wiesz co, no bo głupio, bo pójdę na kawę z kolegami, nie mam za co zapłacić. Włożyłem tę kartę, on mi oczywiście podał PIN. No i mówi, no i jak tam sytuacja? Ja mówię, że no tam ci wpłynęło 25 tysięcy. No mówi, no i co to oznacza? Ja mówię, no że masz całkiem sporo pieniędzy tak naprawdę. No dobra, ale co ja mogę za to kupić? Ja mówię, że słuchaj, możesz kupić używany samochód i to w sumie nie taki najgorszy.
szok od razu, no i poszedł, wiesz, od razu na zakupy po ubrania, nakupił ubrań dla całej rodziny, no i tak to wyglądało, to są ludzie z kompletnie innego świata, jeżeli jeszcze taki piłkarz przyjeżdża bez rodziny, to naprawdę trzeba go pilnować, nawet nie o tyle, żeby nie pił, czy żeby nie wychodził na dyskoteki, tylko żeby sobie zwyczajnie radził w życiu. Zostawiając piłkarzy, którzy grali tutaj w Polsce, powiedz mi, czytam gdzieś opinie, gdzieś tam śledzę Twitter i tak dalej, no i pojawiają się opinie, że najbardziej kompletny dziennikarz dzisiaj w Polsce to jest Tomasz Ćwiąkała. Nie wiem, co tak piszesz, szczerze mówiąc. Jak ty właśnie widzisz te gdzieś tam te dziennikarskie... Wiesz co, do tego się nic to odnosi, natomiast zawsze miałem takie podejście, że trzeba być po prostu wszechstronnym, że jeżeli ktoś zajmuje się jednym klubem albo umie zrobić jedną rzecz, to nie ma szans się przebić, bo to jest taka branża, że trzeba znać języki, trzeba sobie wyrabiać jakieś kontakty. No, taka jest prawda, nie da się od tego uciec. Trzeba umieć wystąpić w telewizji, w radiu, trzeba umieć napisać i wydaje mi się, że ja to przez to wszystko przeszedłem i wydaje mi się, że przez to, że się sprawdziłem w tym, a czy ktoś uważa, że najbardziej kompletny, czy nie, to nie wiem, no ale wydaje mi się, że się sprawdziłem. Czy dzisiaj jest potrzebne właśnie te wszystkie umiejętności, żeby być naprawdę docenionym dziennikarzem, potrzeba tych wszystkich umiejętności? Myślę, że nie. Niekoniecznie. Myślę, że powiedzmy to poprzednie pokolenie pokazywało, że nie, no bo jest trochę osób, które osiągnęło sukces, a zajmuje się jedną z tych rzeczy. Natomiast od początku podchodziłem tak, że no im większej, powiedzmy, liczbie tych dziedzin się sprawdzisz, tym lepiej dla ciebie. I tak podchodziłem, wydaje mi się, że to było słuszne. Mateusz Święcicki też jest takim przykładem, że potrafi napisać tekst, potrafi zmontować materiał, potrafi skomentować mecz, potrafi prowadzić program i coraz większa jest liczba ludzi właśnie tego typu, a coraz mniejsza takich, którzy się zajmują po prostu jedną rzeczą. I tyle. Mhm. Ty należysz też do tych dziennikarzy, którzy utrzymują, powiedzmy, jakiś tam kontakt, interakcję z różnymi grupami, że tak powiem, co bardzo rzadko się zdarza, no bo kiedyś, jak wiadomo, dostać się do piłkarza to była bardzo ciężka sprawa. Podobnie było z dziennikarzami, gdzie był pan dziennikarz i było ciężko. Dzisiaj czasy się mocno zmieniły. Myślę, że ty jesteś też bardzo dobrym przykładem, jak w ogóle wygląda interakcja. Myślę, że to też duża sympatia do ciebie z tego wynika, że potrafisz też gdzieś tam właśnie porozmawiać z jakimś kibicem, czy gdzieś właśnie w tych grupach. Nie miałem z tym żadnego problemu. Wiadomo, że no, czasem zwyczajnie nie mam czasu, bo tych ludzi strasznie dużo po prostu przybywa na Twitterze. Tak. I po tym reportażu o Marcelo jakoś nieprawdopodobnie to skoczyło. Nie wiem, czy to wynika z jakichś algorytmów Twittera, czy z czego, bo nie zwracałem za bardzo na to uwagi. Nie da się zawsze wszystkim odpisać, bo siedziałbyś i byś odpisywał po prostu przez cały dzień. No ale staram się przynajmniej tam częściej odpisywać i... No, ale to wynika z tego, że taki jesteś po prostu, czy wynika z tego, że po prostu no uważasz... Nie, to nie jest jakaś strategia, że po prostu założyłem sobie. Natomiast oczywiście zauważyłem, że... chcesz być na przykład sympatycznym dziennikarzem. Nie. Natomiast oczywiście zauważyłem, że jeżeli komuś odpisujesz, to jesteś jakoś bardziej doceniany i... No, ostatnio z kibicami Wisły Kraków jest sporo tego typu sytuacji, że przychodzi jakiś hiszpański piłkarz, bo oni tam przychodzą masowo i oni do mnie piszą, czy mogę załatwić opinię na temat tego zawodnika. Więc jeżeli ktoś uważa, że jestem w stanie pomóc, a dla mnie to jest kwestia 10 minut napisania do jakiegoś dziennikarza z Hiszpanii, który go oglądał przez ostatni rok czy dwa, on mi napisze taką wypowiedź na jego temat, czy to Carlitosa, czy innych, to przetłumaczenie tego zajmuje mi 10 minut, a później widzę, że taki tweet żyje własnym życiem, że oni go podają dalej, że na ten temat dyskutują pod kątem tego, jak dziennikarz go scharakteryzował, co na podstawie tej charakterystyki może wnieść do Wisły Kraków. Widzę, że na forum Wisły na ten temat dyskutują, więc no to jest fajne. Kręci mnie to tak naprawdę. Wydaje mi się, że tak trzeba też podchodzić, ale to nie jest jakaś strategia, że muszę koniecznie wszystkim odpisywać, bo dzięki temu będę fajny, wow i tak dalej. Uważam, że taki kontakt jest potrzebny i myślę, że paru dziennikarzy też mocno się przejechało na takim traktowaniu ludzi może nie z buta, ale z góry. Ja jestem pan dziennikarz i tobie nie odpiszę, bo coś tak. Uważam, że to nie ma sensu. Oczywiście, jeżeli jest jakaś kultura z obu stron. Oczywiście, tak? No to wiadomo. Bo właśnie nawiązując do jakiegoś tam hejtu, bo nie wiem, który to był moment, w którym gdzieś tam się u ciebie też to mocno zmieniło, bo też miałeś jakąś, powiedzmy sobie, falę hejtu, która gdzieś tam też się pewnie na ciebie wylewała. No weszło, ale to było naturalne i ja wiedziałem, że tak będzie, bo niezależnie od tego, co robisz i jak dobrze się w czymś sprawdzasz, to weszło jest jednak portalem kontrowersyjnym. Czyli myślę, że to głównie było związane właśnie, że te kontrowersje związane z weszło? Wydaje mi się, że tak, że w dużej mierze tak, że wiele osób na przykład utożsamiało mnie z Legią, szczerze mówiąc nie wiem kompletnie na jakiej podstawie, bo nigdy Legii nie kibicowałem i nie mam zamiaru kibicować. Mało tego, uważam, że ta Legia
dzisiaj, z perspektywy takiego kibica, który się zaczyna interesować piłką, jest drużyną bardzo trudną do kibicowania ze względu na zblazowanie poszczególnych piłkarzy. I to nie ma co ukrywać. Nie mówię oczywiście o takich zawodnikach jak na przykład Michał Pazan, który jest kompletnym przeciwieństwem i który jest jednym z najbardziej sympatycznych gości. Natomiast no, trudno utożsamiać się z Legią, gdzie przyjeżdża gruby Berto i trzeba go odchudzać, gdzie cały czas masz jakieś tarcia, gdzie słyszysz na podstawie Sport.pl, że piłkarze poszli do prezesa i poprosili o zwolnienie trenera. Tak. No nie jest to klub taki, z którym się łatwo utożsamiać. Ja nigdy nie miałem takiego podejścia, że koniecznie komuś kibicuję fanatycznie. Dzisiaj są takie czasy, że bardzo łatwo kibicować Górnikowi Zabrze i to też zresztą napisałem, bo wszystko się zgadza tak naprawdę. Patrzysz na ten Górnik, no i kurczę, no trzymasz kciuki za tego Marcina. Ale jeszcze niedawno pamiętam, że wszyscy jechali po Górniku. Jechali, ale przede wszystkim wiesz, za politykę transferową, za zarządzanie, za to ile tam płacono takim piłkarzem jak działacze i to wszystko, to tam było duże zamieszanie. I tak dalej, natomiast ten Górnik wyszedł na właściwą drogę, ma super trenera, bo do Marcina Brosza się przekonałem tak w pełni. W Koronie Kielce, on się też zmienił, stał się naprawdę otwartym gościem i znakomity trener, naprawdę. No i trudno takiej osobie nie kibicować. No jeżeli ktoś mnie pyta, czy trzymam kciuki za Marcina Brosza, to powiem, że tak, ale to nie znaczy, że trzymam kciuki dlatego, że wiesz, że się wychowałem na Górniku Zabrze i nagle jestem wielkim fanem tej drużyny. Jedyna drużyna w Ekstraklasie, na którą chodziłem i zdarzało mi się śpiewać na sektorze fanatycznym, to była Wisła Kraków, ale to też wynikało z tego, że no raz oczywiście, że na tej Wiśle Wielkiej, Kosowskiego czy Żurawskiego, czy chyba pierwszy mecz w ogóle, jeden z pierwszych meczów europejskich pucharów, który tak faktycznie przeżywałem, to było to Wisła Saragossa, więc można powiedzieć, że poniekąd się na tej Wiśle wychowałem, a później kibicowałem im w dużej mierze dlatego, że znałem wielu piłkarzy występujących w tym klubie i trzymałem za nich kciuki. No to ale... tak jak też chyba ty, nie wiem czy ty wspominałeś, że właśnie teraz bardziej się już, znaczy dziennikarze, gdzieś nie wiem, czy to Stan opowiadał, czy ty, że właśnie, że dzisiaj to się kibicuje bardziej, nie wiem, jesteś kumplem z tym, to kibicujesz tym osobom, a nie jakby całemu klubowi, no bo... Kompletnie się od tego odcinasz, wiesz, no ja teraz sobie ostatnio zażartowałem, że jestem wiernym fanem Olympique Lyon od 3 miesięcy. Aha, bo... i jestem tym fanem do czerwca 2020, bo tam występuje Marcelo, tak. No kibicuję po prostu jednostką, no, oczywiście, zrozumiałem. Poszczególnym osobom i no nie mam problemu w tym, żeby stwierdzić, że bardzo dobrze życzę Michałowi Probierzowi, którego uważam za dobrego trenera mimo tych obecnych perturbacji, ale też dobrze życzę Kiko Ramirezowi i Manuelowi Hunko, bo bardzo mi się podoba to, co oni robią z Wisłą, też mimo obecnego tego mini kryzysu i nie kibicuję żadnym klubom. Naprawdę kibicom troszkę trudno jest to uwierzyć, bo to zauważyłem, ale kiedy już trochę w to wchodzisz, poznajesz poszczególnych ludzi, wiesz jak kto się zachowuje, wiesz jak jest kto w stosunku do innej osoby, to kompletnie tracisz jakiekolwiek sympatię wobec klubu. Wiem, że miałeś, zapewniam wszystkim. Wiem, że miałeś też podobne problemy, jak bo niedawno siedział tu Leszek Orłowski na zasadzie Barcelona Real, gdzie cokolwiek powiesz na Barcelonę oznacza, że jesteś Realem i odwrotnie i tak dalej. No ale to od tego nie ja wiem. Akurat Barcelona i Real to są dwa takie kluby, które tak dzielą to państwo jak partie polityczne. Właśnie się śmialiśmy, że ja mówię, że to jest niesamowite, że wiesz, kiedyś powiedzmy widzę w ŁKS, tak, widzę w Legia, mogłeś mówić, a dzisiaj doszliśmy do czasów, w których Madryt i Barcelona są 1000 kilometrów ponad gdzieś daleko ale po naszego kraju, a się okazuje, że za moment będziemy mieli bojówki Realu i Barcelony. No już są internetowe to już są i to naprawdę. No. I tam czasami jadą na maksa grubo, nie? Natomiast nie traktuję wiesz, tego zbyt serio. Ma to oczywiście swój urok, to jest potrzebne, bo to ci też nakręca całą tę koniunkturę. Ale jest też bardzo wielu kibiców, z którymi można sensownie porozmawiać, ale fakt jest taki, że widać, że przy meczach Barcelony i Realu, nie mówię oczywiście o wszystkich, ale liczba ludzi czepiających się o totalne pierdoły jest zdecydowanie największa. To jest fakt, że po prostu przyczepią się o cokolwiek, naprawdę o każde zdanie. Powiesz, że André Gomes się nie sprawdził, to od razu masz zdanie fanów André Gomesa. Prawdopodobnie ktoś ma go w awatarze. I... No tak to mniej więcej wygląda, ale mówię, nie wrzucam wszystkich do jednego worka, bo tych rozsądnych kibiców też jest bardzo wielu. I ci rozsądni kibice widzą na przykład, że teraz Real Madryt ma problemy, ale widzą też, że Barcelona miała wielkie problemy przed miesiącem, kiedy grała w Superpucharze z Realem Madryt i do tego trzeba podchodzić po prostu trzeźwo. Nie, no jasne, to jest zrozumiałe. A wiesz co, rozwinęliśmy wątek, ale rozmawialiśmy o Twitterze, bo chciałem nawiązać do Twittera, który, jak ja odczuwam Twittera, stał się taką niesamowitą maszyną do przekazu informacji, że ja generalnie to okienko transferowe, które teraz było, to jest czasem mam wrażenie wyścig informacji. Kto szybciej poda informację, kto ma lepszą informację z pierwszej ręki i ta informacja trafia na Twittera.
Ja patrzę na nią, ona na Twitterze jest godzinę, a w mediach ona sobie krąży, ja już myślę, kurczę, no, ta informacja to już na Twitterze dawno umarła, nie? Tak, wiesz co, Twitter się rozkręcił nieprawdopodobnie, to idzie w takim kierunku jak w Hiszpanii, gdzie... Sam zresztą wiesz, bo masz dużo, dużo fajnych tweetów, wrzucasz, gdzie dużo ciekawostek też jest od ciebie. Wiesz co, no ja na przykład się przekonałem o tym, jak te informacje szybko się rozchodzą, kiedy dostałem informację, że Christian Bielik idzie do Eintrachtu Frankfurt. Ten transfer się nie sprawdził, natomiast zostawiłem sobie tę furtkę, że jeżeli nic się nie wysypie na ostatniej prostej, a zdarzają się takie transfery 1 na 100, gdzie na ostatniej prostej coś się wysypuje. Bardzo często, kiedy ktoś mi mówi, słuchaj, jest bardzo prawdopodobne, że ktoś gdzieś trafi, naprawdę w 3/4 przypadków tego nie piszę, no bo istnieje ryzyko, że to nie wypali. Natomiast tutaj dostałem info od osoby bardzo wiarygodnej w kwestii Christiana Bielika, która mi napisała, słuchaj, 100% możesz puszczać, że no, prawie oficjalnie, bo wiadomo, oficjalnie jeszcze no, nie. Oczywiście. Napisałem, że jeżeli nic się nie wysypie, no i się wysypało, bo w ostatniej chwili Eintracht chyba jeszcze domagał się jakichś pieniędzy od Arsenalu, czy coś w tym stylu. Nie jestem pewien dokładnie, natomiast ten transfer się wysypał, ale jak zobaczyłem, co się działo, kiedy ja to puściłem, kiedy wrzucisz w jednym tweecie słowa Bielik i przede wszystkim słowo Arsenal, no to masz informacje, masz tweety z wszystkich kontynentów. Ja akurat wtedy jechałem na jakiś mecz, jechałem na mecz Borussia Bayern. Jechaliśmy chyba taksówką na Signal Iduna Park i jak sobie tam odświeżałem te interakcje, to tego było po prostu tak dużo, że nie było sensu tego odświeżać. Po prostu te tweety już zaczęły ginąć i z wszystkich krajów na świecie, mnóstwo było z Azji i wtedy przybyło mi też jakoś strasznie dużo jakichś dziwnych kont, które mnie śledzą. To zauważyłem, jakaś Indonezja, jakaś Tajlandia w ogóle. Totalnie od czapy, nie wiem dlaczego mnie zaczęli śledzić, dlatego właśnie, że podam... Może Arsenal ma dużo fanów też, nie? No ale to jest niesamowite faktycznie, że jeżeli chodzi o... Ale tam ja mam wrażenie, że za ten moment dojdzie do bitwy jakiejś na newsy, na ale informacje, nie? Bo czasem wiesz, że wrzucasz tweet i ktoś za moment się z tobą będzie kłócił dość ostro, czy to jest prawda, nie? Ja to mam, ktoś ma lepszą informację. Mam to gdzieś, szczerze mówiąc, natomiast... To nie jest taka bitwa o newsy, bo ona może wyglądać dość zabawnie z zewnątrz, tylko to jest trochę taka bitwa o wiarygodność, bo to ci buduje wiarygodność. To nie, ja się zgadzam, to jest dobre, ja mówię, tylko ja patrzę też na... Natomiast takie kłótnie, ja podałem minutę wcześniej, to jest śmieszne, no, nie ma o czym mówić. Ale mnóstwo jest też sytuacji takich, gdzie masz jakąś, powiedzmy, agencję menedżerską, czy kogoś w klubie, no i ta osoba jest lojalna wobec trzech dziennikarzy, wszystkim pisze od razu, więc no, tak to wyglądało. No i wtedy jest gonitwa, no ale no, trzeba podchodzić do tego umiejętnie, rozsądnie, bo też nie wszystko się sprawdza po prostu i coś się może wysypać. Pamiętam, jaka była szydera po nieudanym transferze Beresia do Benfiki, już legendarny. No to jest legendarne na weszło. A miałem dość zabawną sytuację, bo brzmi to śmiesznie, ale wylądowałem na obiedzie z dyrektorem Benfiki, jednym z odpowiedzialnych za politykę transferową, przez znajomego po prostu. No i tam rozmawialiśmy o polskich piłkarzach i tak dalej. Swoją drogą wtedy akurat wchodził Jarek Jach do Ekstraklasy i oni tam powiedzieli, ty jest taki fajny obrońca w Zagłębiu, co o nim sądzisz? No, jeszcze sobie nie wyrobiłem opinii, bo dopiero wszedł i naprawdę mega potencjał. I już po tych, nie wiem, dwóch czy trzech meczach zauważyli, że goś ma pojęcie. Natomiast wtedy zapytałem tego dyrektora o tego Beresia, no i on mi potwierdził w zasadzie wszystko to, co słyszeliśmy, że tam pewne fundusze się nie dogadały, że tam ktoś nie mógł się dogadać odnośnie jakichś tam kwot, ale że temat był, więc to też nie jest wymyślone i no, było wszystko gotowe, kontrakt był gotowy. Patrzę przez pryzmat tych informacji, nie? No bo ja wchodzę na Twittera i patrzę, no mówię, nie jesteś w stanie konkurować na informacje z niektórymi osobami, to jest raz, a dwa, że tak sobie myślę, że zwykły Kowalski generalnie, no to, bo jak wchodzisz na Twittera i patrzysz wszystkich dziennikarzy, to masz wrażenie, że ty nic nie wiesz. Bo oni wiedzą, jest na tyle tak duży natłok informacji, nie? A tak się zastanawiam, że te informacje dla zwykłego Kowalskiego, no to niekoniecznie są na tyle gdzieś tam później istotne, nie? No bo oni śledzą, powiedzmy, media jakieś tam najbardziej popularne, tak? Ale wiesz co, władze klubów też zorientowały się mniej więcej, jak to wygląda, bo na przykład ostatnio władze Lecha zaprosiły dziennikarzy na taki obiad w Warszawie właśnie. Też miałem przyjemność tam być i to było spotkanie nieoficjalne, to znaczy nie można za bardzo pisać tego, co oni mówili, a naprawdę byli bezpośredni. Oczywiście nie osłaniali wszystkiego, ale bardzo sporo ciekawych rzeczy powiedzieli. Można było im zadać pytanie o kontrowersyjne kwestie i odpowiadali tak, jakby ci nie odpowiedzieli w wywiadzie. Natomiast to wszystko jest na bazie jakiegoś wzajemnego zaufania, bo oni też widzą, że oczywiście wszystkiego nie mogą powiedzieć wprost. Ale skoro ty piszesz jakieś artykuły, czy nawet w dzisiejszych czasach tweety i kształtujesz jakąś opinię tych kibiców, to z ich punktu widzenia dobrze by było,
żebyś ty zrozumiał to działanie klubu, nawet jeżeli to działanie wydaje ci się czasami irracjonalne, więc... No bo jest mnóstwo takich sytuacji, niektórzy nie rozumieją sytuacji lekarza. A pewnych rzeczy nie mogą ci powiedzieć otwartym tekstem, bo ktoś się poczuje po prostu urażony. Kibice przede wszystkim pewnie też. Kibice, nie? Ale też poszczególne osoby pracujące w klubie. Mm. I takie spotkania też są ważne. No jeżeli wyrabiasz sobie jakąś tam pozycję, to później masz takie kontakty i później wiesz, że możesz do kogoś zadzwonić, o coś podpytać i dowiedzieć się mnóstwa rzeczy i na tym to polega. A ile masz takich informacji zakulisowych, których gdybyś podał, powiedział, widziałeś albo coś, to mogłoby to wstrząsnąć tutaj, powiedzmy, światem? No wiesz co, myślę, że gdybym powiedział to, co słyszałem na temat Ricardo Quaresmy i wrzucił to w jakimś tweecie, to Turcja by się nie podniosła po tym, naprawdę. Aż tak? Nie, no żartuję oczywiście, ale to były mocne rzeczy, naprawdę. I no słyszy się różne. No bo teraz jesteś, powiedzmy sobie, gdzieś tam na tyle wysoko w tej hierarchii dziennikarskiej, że na pewno no masz dużo kontaktów i możliwości, więc pewnie widzisz, słyszysz, pewnie też masz przez swoje kontakty jakieś tam właśnie informacje. No to podam ci taki przykład. Napisał do mnie jeden z trenerów pracujących w Ekstraklasie po zwolnieniu Jacka Magiery. Napisał mi wiadomość o treści, jeszcze zanim Sport.pl napisał, że piłkarze poszli do prezesa, napisał takie coś: przy ocenie Magiery bierzcie pod uwagę zachowanie piłkarzy i jak chcesz, to możesz sobie podpytać, co tam się działo. Ja za bardzo nie miałem czasu, miałem wtedy sporo meczów właśnie ze względu na to nagromadzenie. Natomiast później faktycznie tam rozmawiałem z jedną, z drugą, trzecią osobą i słyszało się takie informacje, że no, część osób, że tak powiem, niekoniecznie grała na to, żeby Magiera tam pozostał. Nie mówię o nazwiskach, bo ja przeczytałem, że Michał Pazdan poszedł do Mioduskiego, to się za głowę złapałem, bo kompletnie mi to nie współgra z jego zachowaniem, a miałem okazję go poznać, natomiast słyszałem takie informacje, że, no, że nie miał Magiera wsparcia tej szatni, ale nie chciałem tego pisać, bo to nie było do końca sprawdzone, nie było to do końca potwierdzone. Nie chciałeś też siać fermentu takiego? Nie chciałem siać fermentu, bo później ktoś mi pisze, ale skąd to wiesz? Nie mogę powiedzieć, skąd to wiem i na takiej zasadzie, więc mnóstwo jest tego typu sytuacji. Mnóstwo. No bo właśnie jakby nie patrzeć, też należysz do jednych z bardziej opiniotwórczych dziennikarzy, chociażby same liczby o tym świadczą, bo dzisiaj zajrzałem sobie na Twittera, ile osób Cię obserwuje, to jest prawie 100 tysięcy, 95 chyba tam jest na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie. No mamy Stanowskiego, tak, widziałem, że chyba Borek ma też najwięcej, ale Mati jest też osobą bardzo medialną. No i mówię, wasza każda informacja, każda wiadomość jest po prostu przerzucana przez wszystkie media. Dzisiaj patrzę, czego wy nie napiszecie, to za moment jest przerzucane dalej ta wasza informacja. No bo tych jeszcze wszystkich Ekstraklasa trolls. Dokładnie, tak, dokładnie. Za moment w każdym tym. Drogą mają olbrzymie zasięgi, to też no. Nie ma co żartować. I to też powoduje, bo ty też chyba o tym mówiłeś, że za moment będzie tak, że faktycznie nie będziemy śledzić też samych stacji, stron czy coś w tym stylu, tylko będziemy śledzić konkretnie osoby. Wiesz co, ale ja na Twitterze na przykład śledzę bardzo niewiele stacji bądź portali, tylko śledzę poszczególne osoby. Jeżeli te osoby wrzucają jakiś ciekawy tekst, to wiem, że po prostu go kliknę i wiem, że warto go przeczytać, a jeżeli osoby, które nie za bardzo cenię, wrzucają taki tekst, to już niekoniecznie. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Na pewno nie pójdzie to w takim kierunku, że wszyscy pójdą na maksa indywidualnie, założą własne blogi i na tym będą działać, bo jednak te lokomotywy właśnie w stylu portali, już nie gazet, to będą to wszystko rozpędzać. Natomiast myślę, że ta indywidualizacja będzie bardzo ważna. No i prawda jest taka, że im będziesz miał więcej tych followersów czy tych osób, które za tobą idą, tym bardziej będziesz łakomym kąskiem dla potencjalnych pracodawców. Tak to wygląda, tak to też wygląda, jeżeli chodzi o reklamę w mediach społecznościowych, która oczywiście kibicom nieprawdopodobnie się nie podoba, no ale też trzeba zrozumieć, że człowiek na tym zarabia i dzięki temu, że ja zarobię na jakichś tam kilku tweetach, to dzięki temu potem lecę do Stambułu, robię materiał o Marcelo za darmo, za który nikt mi nie płaci, za który ja opłacam sobie lot i wszystko i to robię tak naprawdę dla siebie, bo wiedziałem, że to pójdzie dużym echem. A jak patrzysz, trochę może zmienię jakby tematykę odnośnie innych dziennikarzy. Jak patrzysz na rozstanie Smokowskiego i Twarowskiego z Kanal Plus? Było szokujące, ale wiesz, nie chcę oceniać za bardzo. Wiadomo, że człowiek się na nich wychował, że ciężko sobie było wyobrazić Ekstraklasę bez nich, ale... Ale widzisz, ich bardziej mi chodzi, bo nie wiem jak to będzie, bo oni też oficjalnie nie powiedzieli, w którą będą stronę szli, ale czy właśnie ta ich może indywidualizacja albo ich prywatny projekt miałby szansę?
Myślę, że tak, bo oni jednak już mają jakieś zasięgi, mają bardzo dużą rozpoznawalność, mają to, że piłkarze od nich odbierają telefony, co jest oczywiście bardzo ważne i no myślę, że tak, że jak oni coś rozpoczną, to będzie to miało rację, bo tu tylko mówię, no nie chcę, wiesz, nie chcę... Nie, jasne, też, nie oczywiście. Wiem, nie wiem, co nimi kierowało, nie wiem, czy faktycznie... Za kilka miesięcy się wszyscy przekonamy oczywiście, co w tym ostatnim pójdzie, nie? Ale... No tak, ale... Bo bardziej mnie ciekawi przez ten pryzmat właśnie, czy gdyby oni coś stworzyli własnego pod własnym nazwiskiem. Ale zobaczymy, czy stworzą, nie? Bo teraz to takie trochę dywagowanie. Wydybanie. Nie wiadomo, czy stworzą. Teraz w Eleven, można powiedzieć, już rozpoczęliście tak dość z grubej rury, jeżeli chodzi o Bundesligę. Dostaliście prawa na Bundesligę i można odnieść wrażenie, że komentujecie już ją od zawsze, że w ogóle wam... Nie ma totalnie żadnej różnicy, macie bardzo pozytywne komentarze, jak przejęliście Bundesligę i naprawdę wygląda to świetnie, a chyba najlepszą taką laurką było to, co oglądałem w telewizji z Lotarem, który po prostu no, wręcz był w takim kompletnym szoku, jak Tomek Urban tam opowiadał swoje informacje, które miał, to po prostu on nie mógł wierzyć, skąd on to wszystko wie, nie? No to myślę, że to jest wszystko o Bundeslidze. Myślę, że to jest tak świetna laurka. Zresztą no, mówię, Mateusz Święcicki, który też świetnie zresztą prowadzi studio, naprawdę to bardzo, bardzo dobrze wygląda. Wasz komentarz tak z Patrykiem też super sprawa, więc mówię, były pewne obawy, wszyscy się obawiali, a jak to możliwe, bez Tomka Hajto, bez Matiego Borka, bez w ogóle tej Bundesligi, którą miał Polsce, nagle się okazuje, że wy to robicie i wow. Nie? Trochę nas to motywowało na pewno, że były takie głosy i taki mieliśmy też cel, żeby te Bundesligę tak super opakować, żeby jeździć na te poszczególne mecze, żeby robić wywiady. Lewy, po którymś chyba z meczów powiedział, kurczę, tam chyba czwarty mecz rzędu i czwarty dziennikarz tutaj na rozmowie i no staramy się to pokazywać faktycznie. I pochwalił was zresztą też, tak? Tak, w tym wywiadzie Mateusza Święcickiego. Swoją drogą to był najciekawszy wywiad pomeczowy z Lewym, jaki widziałem, ale to wynikało z tego, że Święty ma super umiejętność wprowadzenia takiej atmosfery do wywiadu. Bo widać, że ten Lewy podszedł na luzie i na słowo Der Spiegel, gdzie już mu się gotuje w głowie, gdzie podnosi się gorączka, gdzie już ma dość słuchania pytań o ten wywiad. Natomiast te pytania oczywiście są naturalne, to jest inna kwestia. Wcześniej nie za bardzo chciał rozmawiać w poprzednich rozmowach gdzieś tam indziej. Natomiast kiedy Święty go o to zapytał, Lewy tak głęboko odetchnął, dobra, odpowiem po raz ostatni, wytłumaczę. I on naprawdę wtedy wszystko powiedział na temat tego wywiadu i też kilka innych kwestii. Święty jest zwierzęciem telewizyjnym, on potrafi faktycznie to zrobić, ale Lewandowski. Mieliśmy też wywiady po meczu Wolfsburg-Borussia z Mario Gomezem, który zrobił Patryk Mirosławski. Były wywiady z Tedesco, z Bentalebem, ostatnio z Sebastianem Rudym z Bayernu, z innymi piłkarzami, no i pewnie tak to będzie z Delaneyem przed meczem Polska-Dania z Werderu i pewnie tak będzie dalej. Myślę, że tu jest takie... Ale w samej La Liga, z kim robicie też wywiady, to też świadczy o tym. Tam jest troszkę trudniej na pewno. No ale to chyba też świadczy o was, gdzie udaje wam się dostać, tak? La Liga, Bundesliga, gości, jakich zapraszacie też, to jest fajny dobór tych gości, tak? Artur Wichniarek, Cezary Kucharski i Lothar, no to jest naprawdę... Gdzie coś takiego można zobaczyć? No nie? Tak, jeżeli... Wprowadziliście trochę nową jakość, faktycznie wywarliście trochę na konkurencję presję. Wiesz co, tylko, ale na przykład spotykam takie głosy, że wypowiadają się dziennikarze, a nie byli piłkarze, tylko tutaj też można sobie zadać pytanie, czy jeżeli zapraszałbyś notorycznie samych byłych piłkarzy, bo u nas oczywiście byli piłkarze też się pojawiają, jak wcześniej Radek Majdan, Piotrek Czechowski, czy teraz Artur Wichniarek, czy właśnie Cezary Kucharski, to jednak... Pytanie, czy jeżeli masz mecz w stylu Hanover-Schalke i masz do niego studio i zaprosisz dwóch byłych piłkarzy, to czy oni powiedzą ci więcej niż Tomek Urban plus drugi dziennikarz, który gwarantuje ci, że kompleksowo się do tego przygotuje? No nie wiem, z moich doświadczeń wynika, że no nie jest tak łatwo z tymi byłymi piłkarzami. Nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale często bywa tak, że nie śledzą po prostu tych drużyn, że no nie za bardzo się tym interesują. Oczywiście twarz byłego piłkarza to jest coś, co no, przykuje pewnie większą uwagę niż dziennikarza, ale nie masz tak naprawdę tak wielu tych byłych piłkarzy, jak na przykład w Hiszpanii, w Niemczech. Lothar to jest takie zwierzę medialne, jak się okazało w tych ostatnich programach studyjnych. W Hiszpanii też masz... A łatwo było go namówić, żeby do was przyszedł? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, nie wiesz, bo to się gdzieś odbywało na samej górze i... Bo wygląda jakby, to wiesz, kiedyś, że tak powiem...
polska telewizja czy dziennikarze w Polsce niekoniecznie... A on drugi raz u nas wystąpił, bo no on wystąpił też przy okazji Superpucharu Niemiec, kiedy Patryk rozmawiał z nim przy murawie. No ale to jest ciekawe, nie? Że dzisiaj to jest, kurczę, no możemy zaprosić takie osoby, gdzie myślę, że kilka lat temu nie sądzę, żeby ktokolwiek przyszedł do Polski, do polskiego stadionu. Jak po nas wyszedł człowiek odpowiedzialny za sprawy tam techniczne na stadionie Wolfsburga, to powiedział, że był w szoku, że w ogóle zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać, bo już nie pamiętam teraz datę, ale wrzucałem to na Twittera, ale od któregoś tam roku nie było telewizji zagranicznej, nie licząc oczywiście meczów Ligi Mistrzów, więc no oni też widzą, że my to traktujemy priorytetowo, że ta Bundesliga jest bardzo ważna, że my poniekąd budujemy wizerunek tych klubów, no i idą nam na rękę tak naprawdę, bo dzięki temu później ci wychodzi Mario Gomez do rozmowy, czyli no totalna gwiazda piłki niemieckiej i jest taki szacunek z obu stron i ta współpraca doceniają, układa się znakomicie jak na razie. A powiedz mi, taka konwencja studia luźnego, bo nie ma co mówić, też sporo się zmienia w tych mediach, wy też macie kompletnie inne podejście, inaczej prezentuje się to studio. Nie ma już takiej spiny tej telewizyjnej, gdzie faktycznie wychodzisz, musisz mówić wszystko elegancko, faktycznie no, zdarzyło ci się hymn Realu zaśpiewać, więc to jest chyba... Wiesz co jest najbardziej przerażające? Że człowiek całe życie pisze jakieś artykuły, robi wywiady, komentuje mecze, a na koniec piąta osoba gdzieś tam podchodzi albo pisze, albo coś tam, super hymn Realu. Super hymn. Gdzie się skompromitowałeś na antenie tak naprawdę, ale wiesz, uznałem, że lepiej będzie ten hymn zaśpiewać, niż zachować się niehonorowo tak naprawdę. No, ale to jest niesamowite, że wiesz, pozwalacie sobie na coś takiego, co jest fajne, naprawdę to wiesz... Wiesz, dzisiaj... my też nie robimy oczywiście cyrku, bo nie śpiewamy tego hymnu Realu co tydzień. To są sytuacje jakieś jednorazowe. Wyjątkowe. Natomiast no, my podchodziliśmy do tego w taki sposób, że to jest jednak rozmowa aż o piłce, ale jednak tylko o piłce. My nie rozmawiamy o sprawach ONZ, NATO, Korei Północnej czy Donalda Trumpa, tylko o piłce nożnej. No bo tego brakuje w telewizji, dawno brakowało tego, prawda? Wiesz, i jeżeli komuś ten luz się nie podoba, to ja naprawdę zapewniam, że nam jest daleko, jeżeli chodzi o ten luz do telewizji hiszpańskiej. To, co się tam dzieje, to jest po prostu coś zupełnie innego. Tam są krzyki, wrzaski, skakanie, coś tam. W Brazylii tak samo. Gary Lineker nie wnosi luzu. No, prowadzi program w bokserkach. Tak, Lothar Matthäus nie wnosi luzu, pokazał, że wnosi, więc no pytanie, czy każdy musi siedzieć koniecznie w garniturze, rozmawiać o podaniach diagonalnych, czy jednak można to robić w sposób fajny. Wydaje mi się, że merytoryczne sprawy związane z taktyką, ze statystykami, z jakąś tam pozycją w tabeli i tak dalej, można sprzedać w sposób luźny. Nie trzeba tego opowiadać językiem naukowym, tylko takim po prostu dla ludzi. No, braku merytoryki wam nie mogą zarzucić, no bo generalnie czasem chyba zarzucali, że za dużo było tej merytoryki, bądź też waszych takich, no za dużo wrzucaliście swoje do siebie, nie? Zarzucają to, dobra, może nie będę kończył, zarzucają to w dużej mierze osoby, które poświęcają ciut mniej czasu na przygotowanie się do meczów niż my i nie chcę tutaj się odnosić ad personam, bo naprawdę niektóre zarzuty były żenujące, ale nie chcę się odnosić ad personam, bo wiesz, my robimy swoje i jedziemy do przodu. A macie tą swoją konwencję macie z góry narzuconą, czy macie wolną rękę, jak macie prowadzić studio i to wy w jakiś sposób kreujecie tą prowadzenie? Wiesz co, no to ta konwencja... Czy macie jakieś ramy? Na przykład ktoś może wam powiedzieć, nie, no już przeginacie, nie? Albo że na przykład... No... Myślę, że każdy ma te granice w głowie, że wie, gdzie trzeba postawić kropkę, gdzie nie można tego przekroczyć. Bo to Patryk wam jakby narzuca też w jakiś sposób, jak macie to zrobić, czy niekoniecznie? Nie, no on chce takiego luzu, wiesz, no wiadomo, że no teraz te programy po prostu idą już tak, żyją swoim życiem, jeden, drugi, trzeci, czwarty i raczej mniej więcej jest to robione w podobnym stylu, więc oczywiście zdarzają się tam jakieś drobne rzeczy do poprawki, na przykład w tym sezonie to, co wprowadziliśmy do Eleven Goal Live, to są te okienka. Mhm. Znaczy wcześniej był ten obraz główny, prawda? Tak. A teraz masz okienka typu widok na skrót meczu, widok na prowadzącego i widok na gości. Tego nie było wcześniej. Wprowadziliśmy pasek, wprowadziliśmy tabelę wyświetlającą się po prawej stronie. Wprowadziliśmy dużo częstsze Skype'y z piłkarzami, bo w tym sezonie był już Rafał Gikiewicz, był Marcin Kamiński, Artur Sobiech, Bartek Bereszyński i właśnie Marcelo. Tego było mniej w poprzednim sezonie, oczywiście się zdarzały, tego chcemy robić sporo, są wyjazdy, są różne materiały i no chcemy, żeby to było żywe, żeby nie było właśnie tylko gadających głów, tylko żeby to było poprzebijane różnymi materiałami. Materiały z Bundesligi są rewelacyjne, jeżeli chodzi o jakość, to można wszystko pokazać, więc no to jest kwestia chęci, kwestia zaangażowania, kwestia, żeby z tego korzystać, bo oczywiście poświęcamy na to
bardzo dużo czasu. Jak robiłem ten materiał o Marcelo, ten Skype, to naprawdę bardzo dużo czasu na tym spędziłem. Też nie mam takiego doświadczenia w montażu jak reszta ekipy, po to, żeby ktoś obejrzał 4 minuty rozmowy. I naprawdę to jest kwestia chęci, tylko no, to mówię z pełnym przekonaniem, nam się chce. I tym wszystkim ludziom, którzy są w tej stacji, po prostu mega się chce. I nie wskazuje na to, żeby się miało odejść. No nie, u was to jest właśnie tak, jak ci powiedziałem na początku, że wyglądacie, jakbyście żyli piłką 24 godziny na dobę i jeszcze sam powiedziałeś, że macie świeciski, to już w ogóle. Wiesz, Piotrek Domanowski na przykład pojechał do Włoch robić materiały przed meczem Napoli z kimś tam i zrobił materiał o kierowcy, który jeździ z piłkarzami Napoli. No to są super, super historie tak naprawdę. Tak. Takich gości czasem można powiedzieć dużo więcej. Przy tym oczywiście duży wywiad z Wojtkiem Szczęsnym i tak dalej, i tak dalej. Studnia bez dna tak naprawdę człowieka ogranicza tylko to, co sobie może wymyślić, bo jeżeli już tam jesteś, to nie jest kwestia tego, że ktoś powie, a mają 100 razy większy budżet czy coś w tym stylu, tylko bardzo często to jest kwestia chęci. A jak ty przygotowujesz się do swojej pracy, bo rozumiem, że sięgasz do swoich źródeł, tak? A to jest tylko gdzieś tam internet, czy właśnie faktycznie korzystasz ze źródeł swoich znajomych, piłkarzy, trenerów, działaczy? Wiesz, to różnie to bywa, bo... Dużo ci zajmuje w ogóle przygotowanie się? Różnie. Do Hiszpanii już nie zajmuje tak dużo, bo już jak się to robi trzeci sezon, to już ten background, mnóstwo tych historii no, masz w głowie tak naprawdę bardzo często, albo odwiniesz jakieś stare notatki, gdzie się okazuje, że wykorzystałeś 20%, a do czegoś można wrócić. No tak po kilka godzin na mecz, ale różnie. No, jeżeli robisz jakąś drużynę po raz pierwszy, nawet jeżeli wiesz, jak ona gra, no to trzeba posiedzieć zdecydowanie dłużej. Nie ma reguły, kompletnie. Tak jak ci mówiłem, słucham tego radia, gdzie sobie czasem po prostu coś zapisuję. Kiedy to w sumie jest normą w Hiszpanii, kiedy sędziowie fatalnie wyglądali właśnie w Primera División, to po prostu zadzwoniłem do Kibu Vicuni, czyli asystenta Jana Urbana, żeby on mi powiedział jako Hiszpan, o co tu chodzi, że oni są tak słabi. No i on mi wytłumaczył, na czym polegają awanse sędziów z niższych kategorii i że często bywa tak, że ci sędziowie, którzy wskakują powiedzmy z tego trzeciego poziomu na drugi, to są sędziowie, którzy w ogóle nie zasługują na te awanse i no to są takie informacje już, po które musisz zadzwonić, bo tego nigdzie nie przeczytasz. Nie dowiesz, no. Staram się w taki sposób do tego podchodzić. Jak komentowałem mecze Sevilli, kiedy grał Krychowiak, to zdarzało się do niego napisać, zwłaszcza jak miał kontuzję, powiedz jak to wygląda, bo nie chcę bazować na tym, co przeczytałem. I on napisał, no, że wracam wtedy i wtedy, tutaj nie wiem, boli mnie kostka czy coś tam i zawsze to jest informacja od ciebie. Wiadomo, że w Hiszpanii takich możliwości teraz zbyt wielu nie mamy, bo gra tam tylko Tytoń, który nie gra. Więc no, ciężko troszkę o takie informacje, ale zawsze można porozmawiać, podzwonić i da się bez problemu. A tak z ciekawości, jeżeli jesteśmy na tej Bundeslidze, skomentowałbyś mecz z Tomkiem Hajto? Zgralibyście się stylami? Ja jestem dwójką, tak jakby, prawda? On też jest dwójką. No tak, osobą. Rozumiem, okej. Okay. Nie wiem, to takie, wiesz, science fiction. To są takie śmieszne właśnie... Ja się dogaduję z każdym. Tak? Tak, ale... No to mówię, science fiction, pracuję tutaj, ja pracuję tutaj. Nie, to wiesz, to jest pytanie typu, tak jak pytałem raperów, z jakim piłkarzem najchętniej by nagrali utwór, nie? Mm-hmm. Tomek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że moglibyśmy jeszcze przegadać tutaj mnóstwo czasu. Trzeba było podzielić na dwa wywiady godzinne albo jeszcze więcej. Ja bym Ciebie poprosił o podpis na piłce. No dobrze. Ja się pożegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tomek jak zawsze rzuca tutaj fajnymi anegdotami, które niekoniecznie właśnie możecie znaleźć w mediach. Śledźcie Facebook, Twitter, subskrybujcie kanał, zapraszam też do innych odcinków na tym kanale. No i co, do zobaczenia w przyszłym odcinku. Dzięki bardzo. Dzięki.